A no właśnie. Jaka to ulica? No to przecież wiadomo, że to jest ulica Dobra w Rechodupkach. Gdzie jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Rechodupkach. Także wiecie Państwo, jesteśmy już jak w raju u siebie. W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Rosjanie, bardzo dużo ruskich jechało. Takie pierdolnik w autobusie 127 i on tam, proszę Państwa, do centrum Kopernika one jeżdżą. Co one widzą w tym centrum Kopernik? I bilety, a te bilety to trzeba kupić, proszę Państwa, 2 miesiące wcześniej. Nie tak łatwo do Kopernika się dostać. Co ze chwalicie, swego nie znacie. No dobrze, niech będą tam. My już jesteśmy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętamy, że papież tu wyświęcił tę bibliotekę, bo to jest kraj katolicki, Warszawa. W roku 1999 będziemy dzisiaj znowu tych Polaczków niechcący oczywiście obserwować, jak one się zachowują, te Polaczki. Niechcąc, proszę Państwa, jako szczerze kraj nieprawosławny, niechcąc się przyznać do tego, że to są Polacy, że oni są Polakami, że oni są katolikami. Nawet jedna to tak się zarzekała, że ona nie jest katoliczką, no bo coś tam wiesz, narozrabiała i to wstyd wielki. I ona nie jest katoliczką, a tam, proszę Państwa, przy Wiśle same jest Centrum Nauki Kopernik. Może, jak będziemy wracać, to tamtędy przejdziemy się, ale raczej chyba nie, bo ja jeszcze, proszę Państwa, będę tutaj jechać na kaj, na Żytnią. Tam, jeszcze tam będę jechać. Także zapraszamy. Spotkanie 40. rocznica śmierci kompozytora, wystawa wybranych pozycji ze spuścizny twórcy, prezentacja życiorysu twórczości kompozytora, profesor Łukaszewski, koncert. Także proszę Państwa, rocznica to była i takie biedne tam wystawili, biedny stół, że rzeczywiście kubeczki, takie imprezki na kubeczki i jakieś tam koreczki moherowe, gdy nadaje nasze radio Koncit. I ta siwa Baśka była już, Sławek jej tam nie chce i ona sama łazi i tak przyszła, wczoraj była w bibliotece na tej rocznicy, jak to mówią, globulina ze stolca. Także proszę Państwa, buziaczki, pozdrawiamy serdecznie. No i te szarytki nasze kochane, że tu był Wasz papież, tu był Wasz papież. Zapraszamy. I te buziaczki, na nic nie czekamy. My chcemy tylko, proszę Państwa, do komputera dojść, wrzucić parę tych filmów jako reklama Blady Shadow z 22 kwietnia 2018 o 21.30 w Kinotece. To Kinotekę pokazywałyśmy różne cuda, niewidy i w sensie takim, żeby nie to, aby wizualnie dokładnie pokazać wszystko, tylko żeby zahaczyć o to, żeby zaznaczyć, że coś takiego jak Blady Shadows będzie miał miejsce, premiera będzie miała miejsce. Zapraszam na Blady Shadows tu w Warszawie. Zdaje się, że tylko w Warszawie, a czy gdzieś jeszcze, to na razie nawet programu nie ma. Oto Blady Shadows. Serdecznie zapraszam.